I jak tu nie lubić zespołu The Police? Słuchają państwo popołudnia wnet, 17:40 na zegarach, a przy telefonie jest Mariusz Marszewski, analityk, ekspert Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. My jesteśmy już po spotkaniu Putin-Erdoğan w Rosji. Trochę smaczków historycznych, bo jak się oglądało zdjęcia z pokoju, gdzie dwóch prezydentów rozmawiało jeszcze przy świadkach, to można było zobaczyć i statuę przedstawiającą, czy figurę przedstawiającą carycę Katarzynę II, no, która w relacjach rosyjsko-tureckich nie zapisała się najlepiej, a zegar, który stał na kominku, przy którym rozmawiali siedząc przywódcy, przedstawiał, zdaje się, przeprawę wojsk rosyjskich przez Bosfor, jednej z licznych wojen turecko-rosyjskich w XIX wieku. Takie smaczki uwielbia dyplomacja rosyjska. A jakie są efekty tych rozmów? No, efektem jest z trudem wypracowany kompromis pomiędzy Rosją a Turcją, zwycięski dla Rosji. Co nas nie dziwi. No, co nas nie dziwi, tak, oczywiście. No, Turcja jest w bardzo trudnej sytuacji z uwagi na swoją asertywną politykę wobec Zachodu i wobec Rosji. Jest dosyć osamotniona w relacjach z Rosją, a z drugiej strony w jakiejś mierze jest na nie skazana z uwagi na rozmaite konflikty z Zachodem, zarówno z Unią Europejską, jak i swoją pozycję w NATO, jak i relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Także w jakiejś mierze obaj przywódcy są na siebie skazani, ponieważ obaj w równej mierze obawiają się Zachodu. Natomiast jednocześnie jest poważny konflikt pomiędzy nimi na gruncie syryjskim. Ten konflikt, wydaje się, trochę umknął polskiej opinii publicznej. Koronawirus i kampania prezydencka to wszystko przykrywa istotne procesy międzynarodowe. Jeszcze 2 tygodnie temu wszystko wydawało się w miarę zgodnie, aż tu no, dla polskiego obserwatora trochę grom z jasnego nieba. Śmierć 30 kilku na początek, a potem kolejnych żołnierzy tureckich. Dlaczego tego napięcia wybuchło? Ono było nieuniknione. Jakie było jego podłoże? No, podłożem jest sytuacja, która tak naprawdę narasta od wielu lat, w której przecież w 2015 roku mieliśmy poważny konflikt turecko-rosyjski, przy którym również Zachód nie wsparł Turcji, doszło do zestrzenia rosyjskiego samolotu i w sytuacji skazania niejako na relacje z Rosją, ale w pojedynkę, Turcja starała się wykorzystać to do tego, żeby zrównoważyć swoją też osamodnianą pozycję w relacjach z Zachodem. No i weszła w rozmaite projekty rosyjskie, takie jak gazociąg Turkstream, jak kupno S-400, systemu przeciwlotniczego. Turcja jest pozbawiona jakiegoś takiego bardziej nowoczesnego systemu przeciwlotniczego w ramach NATO. No i zaczęła dogadywać się z Rosją i z Iranem w kwestiach syryjskich, gdzie Turcja od początku wojny domowej w Syrii, od początku rewolucji syryjskiej pełniła rolę nieformalnego patrona opozycji syryjskiej i ta opozycja utraciła wszystkie możliwe atuty w tej wojnie, została w dużej mierze zmarginalizowana i Turcja tylko tyle wywalczyła dla zbrojnej opozycji antyasadowskiej strefę deeskalacji w prowincji Idlib z przyległościami, tak zwanym Wielkim Idlibie. No i ta strefa deeskalacji zostaje zdobywana od wielu miesięcy przez siły rosyjsko-syryjskie z wsparciem irańskim, syryjsko-rosyjskie wsparciem irańskim. No i kiedy już prawie doszło do zepchnięcia tych wszystkich mieszkańców Idlibu razem z tymi bojownikami, którzy wcześniej zostali tam przetransportowani z różnych regionów Syrii pod opiekę turecką, no to Turcja była zmuszona wystąpić, ponieważ w Turcji jest w tym momencie już 3,6 miliona uchodźców syryjskich. Wejście kilkudziesięciu tysięcy bojowników z bronią w ręku, rozgoryczonych brakiem wsparcia tureckiego, plus 4 miliony ludności cywilnej, a to jest ludność w Idlibie, z czego przynajmniej połowa to są ludzie z innych regionów Syrii, którzy uciekli przed reżimem Asada. A to jest sytuacja, która grozi absolutną destabilizacją państwa tureckiego i państwo tureckie nie może sobie na to pozwolić, nie musiało zająć jakieś stanowisko.
przy czym było dosyć mocno prowokowane do tego wystąpienia, ponieważ żołnierze tureccy znajdujący się na terenie tej strefy deeskalacji byli od kilku tygodni systematycznie zabijani przez siły syryjskie, a faktycznie być może przez siły rosyjskie, czy pod kierownictwem rosyjskim. No nie jest tak, że Rosjanie mogli o tym nie wiedzieć, ponieważ armia syryjska nie jest w stanie przeprowadzać żadnych operacji samodzielnie. To no tutaj... i w sumie zginęło już, myślę, jest taka organizacja, która zajmuje się głównie liczeniem ofiar w tym konflikcie i ona mówi, że zginęło około 71 żołnierzy tureckich od początku tego roku, nie? To jest prawie 100 ludzi. To jest... Są tacy, którzy oceniają, że to jest więcej niż 100 ludzi też, ponieważ jest jeden incydent, w czasie którego oficjalnie zginęło 36 żołnierzy, ale są osoby, które oceniają, że wtedy zginęło więcej. Trudno jest określić, jaka jest prawda. Oficjalne dane mówią o 36 ofiarach w największej masakrze żołnierzy tureckich. Jednej z największych strat tureckich od wielu lat w ogóle, jakie były zadane Turcji w ogóle. Na ile trwały będzie ten kompromis, bo o ile dobrze rozumiem pana wypowiedź, no to może być tylko taktyczne, chwilowe porozumienie, bo istota sporu na Bliskim Wschodzie, w północnej Syrii między Rosją a Turcją, no bynajmniej nie przestała istnieć. No trudno powiedzieć, na ile to będzie taktyczne, No jednak obu przywódców państwowych, prezydenta Putina i prezydenta Erdogana, w dużej mierze jest to ich relacja osobista, w dużej mierze bardzo wiele łączy. Też antywesternizm, dążenie do umocnienia potęgi swojego państwa. Natomiast dużo ich dzieli, no bo mają dużo elementów, w których rywalizują. No ostatnio kolejnym takim elementem rywalizacji rosyjsko-tureckiej stała się Libia. Kwestią, w której próbują się porozumieć, w której Rosja występuje jako jeden z protektorów sprawy kurdyjskiej w Syrii, podobnie jak Amerykanie. No to też jest ważne dla Turcji, ponieważ Turcja traktuje Kurdów jako zagrożenie Kurdów syryjskich, którzy znajdują się pod wpływem partii pracujących Kurdystanu, która rozwinęła się jako projekt ideologiczny skrajnej lewicy nacjonalistycznej Erdogana, zaczynała jako partia maoistowska i partia pracujących Kurdystanu i jej wszelkiego rodzaju agendy jest traktowana jako zagrożenie egzystencjalne dla państwa tureckiego, jako wróg numer jeden. I w tym momencie państwo tureckie musi się jakoś dogadywać, porozumiewać, coś załatwiać z protektorami, a tutaj kilku ich jest, między innymi Stany Zjednoczone, ale też w jakiejś mierze Rosja. Partia pracujących Kurdystanu ma otwarte biuro oficjalne jako ta właśnie organizacja polityczna właśnie w Moskwie. To jest chyba jedyne miasto na świecie, gdzie takie oficjalne agendy istnieją. To jeszcze jedna kwestia, bo czas nas goni. Ja muszę zapytać, czy to porozumienie jakkolwiek pana zdaniem wpłynie na kryzys migracyjny do Europy, czy to powstrzyma, bo niektórzy mówią, że prezydent Turcji zachowuje się trochę jak handlarz niewolnikami i już weponizuje, mówiąc takim żargonem polsko-amerykańskim, imigrantów i czy to porozumienie także wpłynie na osłabienie presji migracyjnej na granice zewnętrzne Unii Europejskiej? No, trudno powiedzieć, ponieważ z punktu widzenia racji stanu państwa tureckiego, no oczywiście to jest brudna gra, uchodźcy zostali wykorzystani, nie nazwał tego weponizacją, to jest za duże słowo, to są różne takie próby znalezienia politycznego wyjścia ad hoc z sytuacji, która dla prezydenta Turcji jest bardzo trudna, bo prezydent Turcja ma 3,6 miliona uchodźców z Syrii. Ma przynajmniej 200 tysięcy Afgańczyków. Ma przynajmniej, no i tu można by mnożyć, nie wiadomo ilu Irańczyków, ilu Turkmenów, ilu Uzbeków. I część ludzi to są uchodźcy, część ludzi to są migranci. W przypadku Syryjczyków no to są uchodźcy z realnego kraju ogarniętego konfliktem zbrojnym. Cokolwiek by się w naszej ojczyźnie nie mówiło o Syryjczykach, to są ludzie, którzy uciekają przed realną wojną i przed realnym reżimem. Zagrożeniem życia. Przed realnym reżimem, który, bo mówi się, że mogą wrócić do Syrii. Ale powrót do Syrii to jest powrót trochę do Polski czasów stalinowskich, tu po polską gardę, gdzie zależy z jakiego regionu się jest, czy jak się jest umocowanym, czy jak się jest urodzonym w Syrii,
ale nawet amnestionowani bojownicy czy jakieś ludzie, nigdy nie wiadomo, czy się jest winnym zbrodni przeciwko reżimowi, czy nie, tylko dlatego, że się jest wolnomyślicielem. I wypowiadają często te opinie o powrotach migrantów, ludzie, którzy, czy uchodźców z Syrii, o ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak to wygląda wewnątrz Syrii. Żeby mieć świadomość, to w tej ofensywie w Idlibie zginęło 342 cywilów, w tym 105 dzieci i 54 kobiety. I to jest oficjalnie. Z czego rosyjskie lotnictwo zabiło 210 cywilów w ciągu ostatnich paru miesięcy. No i teraz Syryjczycy naprawdę nie chcą wracać ani do Idlibu, ani nie chcą wracać do podpanowania Asada. I to nie dlatego, że tak bardzo chcą mieszkać w Europie, tylko dlatego, że za bardzo nie mają do czego wracać. I Asad, prezydent Asad, który wygrał wojnę domową, on też nie do końca chce, żeby setki tysięcy ludzi niechętnych jego panowaniu wróciły pod jego rządy, bo zaczną mu robić demonstracje, przeciwstawiać się reżimowi partii Baas, która jest taką wersją narodowego komunizmu. No i to są głęboko nieoczywiste sprawy, że Syryjczycy mają dokąd wracać. A z drugiej strony nie chce ich ewidentnie społeczeństwo tureckie. Społeczeństwo tureckie 9 lat temu przyjmowało z entuzjazmem Syryjczyków jako zagrożonych braci w wierze, rewolucjonistów, buntowników, szlachetnych rebeliantów, a teraz to są reakcja negatywna na uchodźców. No myślę, że jest gorsza niż nawet, czy porównywalna z tą, jaka jest w Unii Europejskiej. I kolejne fale uchodźców z Idlibu, bo to 4 miliony ludzi tam jest, czyli potencjalnych uchodźców jest 4 miliony, to jest zdublowanie tych ilości Syryjczyków, która jest w tej chwili w Turcji. No to jest koniec stabilności państwa tureckiego wewnętrznej i być może koniec w ogóle rządów partii AKP i prezydenta Erdogana. Oczywiście trudno pochwalać, czy w ogóle mówić w jakichkolwiek racjonalnych kategoriach o rozwiązaniach, które on przedsięwziął, ale to jest próba radzenia sobie z nastrojami wewnętrznymi. Społeczeństwo wymaga, żeby on wystąpił w obronie strefy deeskalacji w Idlibie, bo nie chce nowych uchodźców. Społeczeństwo jest niechętne Rosjanom, bo Rosjanie, pomagając rządowi Syrii, produkują nowych uchodźców. No a sama narracja na temat uchodźców w społeczeństwie tureckim jest strasznie negatywna. No ja sam byłem tego świadkiem i teraz, no i jakby rząd, to jest rząd stabilnego, scentralizowanego, dobrze zorganizowanego państwa, które należy do NATO i które aspiruje do Unii Europejskiej, on sobie nie może pozwolić na to, żeby mu uchodźcy rozsadzili od środka państwo i doprowadzili do przegrania wyborów. Tym bardziej, że już dochodziło dosyć w najlepszym razie, jeśli do jeszcze gorszych form destabilizacji, tym bardziej, że już wybory do władz lokalnych w największych miastach, właśnie z powodu jeden z przyczyn przegrania przez AKP tych wyborów, mimo że były powtarzane, jest właśnie kwestia uchodźcza. I tu stawiamy kropkę, musimy, bo czas jest nieubłagany. Tak, tak, tak. Mariusz Marszewski, ekspert ESW. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia, mam nadzieję, na antenie Radia Wnet. Do zobaczenia, do usłyszenia, do widzenia. 17:53 na zegarach. To my teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wracamy na antenę z jeszcze jednym tematem.